Dzień dobry, witam was bardzo, bardzo serdecznie na kanale VRC i zapraszam na kolejny odcinek z Football Managera 2024. Wczoraj rozmawialiśmy sobie o największych talentach z niższych lig polskich. No więc kontynuując jakby temat tych właśnie niższych poziomów rozgrywkowych, dzisiaj chciałbym wam pokazać 20 najlepszych piłkarzy, którzy występują albo mogą występować Właśnie w niższych polskich ligach. I tutaj znowu skupiłem się albo na zawodnikach, którzy są na wolnych transferach, no i mają troszeczkę tutaj jakby tą przeszłość polską bardzo mocno zaznaczoną, albo skupiam się na zawodnikach, którzy grają, są w klubach, ale poniżej pierwszego, właściwie pierwszej ligi, czyli drugiego poziomu rozgrywkowego w Polsce, czyli wyłączamy tu piłkarzy ekstraklasy i fortuna pierwszej ligi. Jeżeli tylko oczywiście się, to... Da zrobić. Na początek zapraszam Was serdecznie do zasubskrybowania kanału i do tego, żebyście wpadli na nasze media społecznościowe, na Facebooka, na Twittera, na serwer Discord, gdzie nie tylko o football menadżerze można sobie pogadać. Wszystkie linki macie zawsze pod każdym odcinkiem w opisie. No to zaczynamy ten przegląd. Bardziej taki w ramach ciekawostki, bardziej taki w ramach właśnie przeglądu nieporadnika, bo w przeciwieństwie do Wonderkidów, których możecie pozyskać, rozwijać, no tu już mamy zawodników wielokrotnie powyżej 30 roku życia. No, i większość tych zawodników nie da się ukryć, to piłkarze wieczystej Kraków, no ale może po kolei. Nie ma tu ani jednego bramkarza, co warto zaznaczyć, natomiast no dwóch pierwszych, nawet trzech pierwszych zawodników to naprawdę wielkie ciekawostki. Mamy y, zawodnika kotwicy Kołobrzek, czyli Jakuba Rzeźniczaka, którego oczywiście jak wielu tych zawodników przedstawiać nie trzeba. Y, ale to faktycznie, no jak zobaczymy sobie te najniższe polskie ligi, to to jest chyba najlepszy y, w tym momencie. Środkowy obrońca. No to wychowanek, oczywiście, widzewa. Większość swojej kariery w Legii Warszawa był Karabach, Wisła Płock. No i teraz Kotwica Kołobrzeg. W związku z tym, że jest to zawodnik już 36-letni, no to raczej tutaj już tego klubu nie opuści. Chyba że wieczysta jeszcze go na stare lata zatrudni. Kolejnym zawodnikiem jest rzecz jasna Łukasz Piszczek, czyli 66-krotny reprezentant Polski, który w swoim klubie tutaj LKS Goczałkowice. Prezesuje, przewodzi, no i też jest tutaj oczywiście prawym obrońcą. Jest to wychowanek tego klubu właśnie po drodze. Gwarek zabrze Zagłębie, Herta. No i ta największa przygoda, największa kariera, z której go pamiętamy, to oczywiście Borussia Dortmund. I kolejny gracz to już właśnie Wieczysta Kraków, czyli Michał Pazdan. Też reprezentant Polski, był 37-krotny, nawet. W tym momencie właśnie występujący dla Wieczystej, no tam jest oczywiście potężny skład, więc i Michał Pazna się w to wszystko wpisuje. wychowany Hutnika Kraków, Górnik Zabrze, Jagiellonia Białystok, Legia Warszawa, gdzie chyba ta jego najlepsza forma. No i Jagiellonia też oczywiście, Ankaraguciu, powrót do Jagiellonii, no i teraz Wieczysta Kraków, gdzie już... Kończy powolutku swoją przygodę z piłką. A może powolutka, może nie, zobaczymy jeszcze ile pogra. Kolejnym piłkarzem, ostatnim takim obrońcą środkowym, ewentualnie mogącym grać też jako defensywny pomocnik, jest Szymon Matuszek. Szymon Matuszek to też wielkie, wielkie doświadczenie. Przede wszystkim z górnika zabrze, ale też jeszcze spore umiejętności jak na 34-latka w tym momencie, nawet te fizyczne. Za bardzo nie pospadały, to wychowanek Silesi Lubomia, bardzo szybko wyjechał do Hiszpanii, gdzie próbował swoich sił w e, drużynie C Realu Madryt, Dolkan Ząbki, Pias Gliwice, no i ten górnik Zabrze, o którym mówię, e, tu go najbardziej faktycznie kojarzę, potem jeszcze była Mieć Legnica, ale to już pierwsza liga. Ekstra Klasa 14 spotkań jeszcze dołożył i GKS Jastrzębie. Tu już przechodzimy do zawodników, którzy mogą biegać na skrzydłach. To jest m.in. kolejny piłkarz wieczystej Kraków, czyli Denis Faworow, prawy wahadłowy z Ukrainy. 32-letni piłkarz, no też jak na ligę, w której gra wieczysta, to jest, to jest gwiazda oczywiście. Tu nie ma o czym w ogóle mówić. Wychowany Dynamo, widradny, był arsenał Kijów. Czerkaszczyna, Połtawa, Desna Czernichów, Zoria, Ługańsk nawet, gdzie sporo tych meczów rozegrał, w ogóle w Ekstraklasie Ukraińskiej sporo tych spotkań. No i Wieczysta Kraków, zeszły sezon to 29 występów i 5 zdobytych goli. Yy, mamy również Rafała Pietrzaka z Wieczystej Kraków, no też zawodnik, którego powinniśmy kojarzyć z Ekstraklasy, bo to była oczywiście Lechia Gdańsk. To z kolei lewy wahadłowy, no te wahadła w Wieczystej to jest po prostu... Yy, no, kapitalna sprawa, tak? I te deboki obrony, w ogóle cały skład. To z kolei wychowanych Zagłębia Sosnowiec, Górnik Zabrze, piaskliwice, Gliwice, Kolejarz Struże, Katowice, Wisła Kraków, e, nawet Belgia. Tutaj 15 spotkań w Muskrą. No i Lech Jagdańsk, to mówię, z tego zespołu już go najbardziej kojarzymy z ostatnich czasów. No i teraz Wieczysta Kraków, która zgarnia tych piłkarzy po 30. I jeszcze jeden e, obrońca, czy w ogóle to prawy skrzydłowy chyba bardziej, chociaż ma te defensywne atrybuty całkiem, całkiem przyzwoite jak na ligę, w której gra piłkarz koczwicy Kołobrzeg. Lat 32, e, Kosakiewicz to wychowanek energetyku Gryfino. E, po drodze Chojniczanka m.in. i Korona Kielce w Ekstraklasie, to była jego taka jedyna przygoda, gdzie rozegrał te 53 spotkania. Widzew, Znicz, Sandecja, no i Kołobrzeg od dwóch sezonów to mamy tych obrońców, ale teraz też się robi ciekawie, bo przecież tutaj w e, wieczystej Kraków e, mamy chyba najmłodszego z tej całej paczki, z tych takich najbardziej doświadczonych piłkarzy, czyli Jacka Góralskiego, który spokojnie, spokojnie mógłby pograć jeszcze w ekstraklasie, no ale wiadomo, tutaj nie ma, co, nie ma co się na ten temat rozwodzić, bo opinie są w zasadzie jednoznaczne. Spokojnie, mówię, tutaj by, by, by pograł w, jakimś, w jakiejś nawet, nie wiem, takiej drużynie, nawet z czołówki, tak mi się wydaje, bo te atrybuty bardzo wysokie defensywnego pomocnika z Krakowa, w sensie teraz grającego w Krakowie, bo on tutaj w Bydgoszczy widzimy. Zawisza Bydgoszcz, Wisła, Płock, Jagiellonia No wiadomo Ludogorec, Razgrad, Kajrat, Aumaty To Kazachstan już był, Bochum O i z Bochum do Wieczystej Kraków Więc no jest ten przeskok chyba niewątpliwie duży Jakub Żubrowski, to kolejny defensywny pomocnik, który też myślę spokojnie by sobie w Ekstraklasie poradził. Piłkarz y, Kotwicy Kołobrzeg, to wychowany korony Kielce. Stal znowu korona, tutaj najwięcej tego doświadczenia w Ekstraklasie zdobył, ale jeszcze za głębie Lubin, gdzie też jeszcze pewnie byłby solidnym rezerwowym. No ale wiadomo, y, tutaj Kotwica go przygarnęła i ciekawe jakie tam są pieniądze w tej Kotwicy, bo oni też mają bardzo ciekawych piłkarzy jak na ligę, w której, y, w której występują. Mamy tu oczywiście zawodnika na wolnym transferze. Ja go podciągnąłem pod tych zawodników z niższych lig. Nie wiem czemu, ale to taka ciekawostka. Jeszcze takie dwie ciekawostki tu będziemy mieli. Taka trochę, taki trochę wyjątek, no bo jednak Furman wydaje mi się, że do drugiej ligi to on nie przejdzie. Ale do Fortuna pierwszej ligi, jakby tam dobrze ponegocjować, to może by się udało. Ostatnio Dominik Furman grał w Wiśle Płock. Jak, jak pamiętamy. Było tureckie Gęczle Rebligi, Legia Warszawa, to oczywiście klub, którego jest wychowankiem, no próbował w Tuluzie, pamiętamy ten transfer dekadę temu, no ale wiadomo, jak to w wielu przypadkach bywa, nic z tego nie wyszło. Dalej zawodnicy, którzy znowu mają kontrakt, czyli piłkarz Górnika Polkowice, Szymon Drewniak, sporo tych defensywnych pomocników z przeszłością ekstraklasową, no i tu 29-letni Drewniak taką ma, bo to wychowanek Lecha Poznań, gdzie tych meczy trochę rozegrał potem wrócił do tego Lecha z wypożyczeń i grał znowu, niedużo, ale coś tam było był Górnik Łęczna, Krakowia, gdzie te mecze znowu się zbierały no i tak przy okazji Ekstraklasy to mieliśmy również Górnik Łęczna 26 spotkań, Chojniczanka no i teraz Górnik Polkowice, też ciekawy piłkarz który myślę, że w Ekstraklasie, może nie, ale w Fortuna pierwszej lidze by sobie Mógł tutaj poradzić Mamy Maćka Makuszewskiego z Wiger Suwałki Też kojarzymy z Lecha Poznań No to już nie są te atrybuty, które były kiedyś pięciokrotnego reprezentanta Polski No ale szybkość i przyspieszenie mu zostały Tutaj wychowane sms SMSy Łódź A te największe takie powiedzmy jego momenty No to oczywiście ta Ekstraklasa w Lechii Gdańsk Potem było wypożyczenie do Portugalii Powrót do Ekstraklasy i już Lech Poznań gdzie troszkę pobiegał i troszkę dał się we znaki obrońcą e, polskiej ligi. No a tu jeszcze po drodze Jagielonia, Islandia, Reykjavik, Lejknir odrał pole i Wigry, Suwałki. E, mamy tutaj już kolejnych piłkarzy wieczystej, trzech podrząd, czyli Sasa, Sasza właściwie Żywiec, którego też musimy z tych polskich, oczywiście, naszych klubów kojarzyć. E, to nawet dwukrotny reprezentant Słowenii, więc dowód, tu wieczysta ma tych piłkarzy, którym może płacić. E, wychowany Goriczy troszkę klubów na Słowenii, a potem już Polska, Pias Gliwice był Cypr, Omonia, Zagłębie, Lubin, no i teraz Kraków, Wieczysta, gdzie na pewno też się przyda, jak ktoś gra Wieczystą, to ma bardzo łatwe zadanie, Maciej Jankowski lat 33, nawet jeden mecz w reprezentacji Polski, o czym w życiu bym nie pomyślał, to z kolei wychowanek Piaseczna, Ruchorzów, Pias Gliwice, Wisła, Kraków, Arkadynia, Gdynia, Stalmielec, no i od trzech lat w Krakowie, no właściwie to od dwóch Mamy tutaj również Michała Maka, kolejnego zawodnika pół roku kontuzja ja pamiętam ja pamiętam jak on z bratem byli wielkimi talentami tutaj w FM, -ie. również też tutaj wielu ich skazywało na sukces, ale to było ponad dekadę temu, kiedy jeszcze byli w Bełchatowie. Potem Lechia Śląsk, Arminia Bielefeld nawet pruła to jedno spotkanie, nie poszedł drogą Wichniarka, Wisła Kraków Łęczna i teraz Wieczysta, no tu na pewno z takimi umiejętnościami jak tylko dojdzie do siebie po tej kontuzji się przyda. To oczywiście skrzydło. Felipe Oliveira na chwilę wyskakujemy z Krakowa. I znowu taką świzakoobrzeg, która ma naprawdę potężny skład również. To Portugalczyk w ogóle i, i z fantastycznymi umiejętnościami, jeżeli chodzi o kreowanie gry. I taki ofensywny pomocnik. Wychowanek União de Leira, Maritimo było. Benfica nawet tutaj, wow, ale oczywiście bez przeszłości. Famalika. AWS, to nie wiem, co to jest AVS za zespół. Szczerze wam, powiem, Campo de Cavadeiro tam grają. Dobra, Korona Kielce, Witoria Setubal, no i Kotwica Kołobrzeg. A w ogóle trenerem jest Maciej Bartoszek, który przecież swego czasu prowadził e, między innymi Koronę Kielce, stamtąd go ko kojarzymy, była też Wisła Płoc, no i teraz e, Kotwica Kołobrzeg, więc tam inwestują, nie tylko w piłkarzy. E, ciekawa sytuacja. E, no i e, jeszcze tutaj dwóch graczy z Wieczystej, czyli Manuel Torres, prawy skrzydłowy, 32-letni Hiszpan, Wychowanek Realu Betis, no tam nie pograł wiadomo o co chodzi: Szalkę, ale to rezerwy. Karlsruhe, tu była faktycznie przygoda w drugiej Bundeslidze, tego mu zabrać już nie możemy. Greiterfurt, Limassol, i teraz Kraków. I jeszcze jeden zawodnik właśnie z tej drużyny to Christoph Knassmüllner, czyli Austriak, 31-letni, niegdyś reprezentant U19, a teraz też kreator gry, ofensywny pomocnik. Tutaj to jest w ogóle ciekawostka, bo on ostatnimi czasy nie grał w jakimś nie wiadomo jakim klubie, a grał w Rapidzie Wiedeń i to grał Grał w tym w Rapidzie, asystował, strzelał, jeszcze wcześniej Barnsley, czyli Championship, Wacker Modling, to jest taki piłkarz z bardzo fajną historią Może tu Ingolstadt nie pograł, no ale Wacker Modling czy chociażby Rapid Wiedeń, no to nie są jakieś kluby przypadkowe Także tutaj, tutaj te wielkie umiejętności tego piłkarza. No, i tu na pewno w wieczystej, no to znowu jest piłkarz na ekstra klasę. No i dwóch ostatnich piłkarzy. Jeden z nich, oczywiście, wiele wspólnego z tą naszą polską rzeczywistością. Ostatnio Raków, Częstochowa tam dużo nie pograł. Nie wiem, czy udałoby się go zakontraktować. Ja go tutaj w ramach ciekawostki wrzuciłem, podobnie jak Dominika Furmana. Nie wiem, czy by się go udało zakontraktować choćby do Fortuna pierwszej ligi. Chyba nie, chyba za dużo by chciał, żeby mu płacić. Ale do ekstra klasy czemu nie? To też taka e, ciekawa rzecz. Taki wyjątek. No z Legii Warszawa, jak oczywiście najbardziej kojarzę, były momenty, były przebłyski, były bardzo dobre mecze. Wcześniej górnik zabrze, Luzern, Austr y Szwajcaria, przepraszam, Białoruś, Batę Borysow. No i ostatni piłkarz to Damian Warhoł, 27-letni napastnik, y który ostatnio grał w Wiśle Płock, wcześniej to oczywiście była legia Warszawa. Pelikan y Be Wizew, Bełchatów. Bełchatowa zresztą jest wychowankiem ten gracz. Skoro był w Wiśle Płock, ale wiadomo, tu po spadku odszedł, no to nie wiem, czy by się go udało, może do jakiejś Wisły Kraków, Wisły Płock, może Lechii Gdańsk zatrudnić. To są kluby o dużej reputacji, ale wciąż grające w Fortuna pierwszej lidze, warto pamiętać, Ja myślę, że warto spróbować. Bo czemu nie? No takiej Wiśle Kraków może by się przydał, nie wiem jaka tam jest sytuacja dokładnie z ofensywnymi pomocnikami i napastnikami, ale gdyby kogoś brakowało, to można by tego Warchoła sprawdzić. No i to jest y, ostatni piłkarz z tej dwudziestki. Mówię, raczej w ramach ciekawostki ten odcinek niźli jakiegoś poradnika i pomocy, no bo wy wyciągnąć piłkarzy z Wieczystej będzie ciężko, z Kotwicy pewnie też, natomiast Furman, Gwilia czy Warchoł, y, jeżeli by się udało do Fortuna pierwszej ligi, byłoby fajnie, ale w Ekstraklasie też się na pewno sprawdzą. I to tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek, za który Wam bardzo, bardzo dziękuję. Oczywiście dajcie znać w sekcji komentarze, czy gracie wyczystą, czy koczwicą jak wam idzie, czy macie tych zawodników, a jak jakieś inne nazwiska wam przychodzą do głowy, które mają e, dobrą przeszłość, e, e, oczywiście i, i, i duże umiejętności, to też dajcie znać, e, podzielcie się tymi piłkarzami, to może ktoś inny też skorzysta. Dzięki raz jeszcze pozdrawiam, dużo, dużo zdrówka, trzymajcie się, cześć!